No cześć, znaczy ten czas, że no był klient kurczę niechcący, wyrwały mi się te roślinki, się wkurzyłem, wszystko mi się wyrwało, już rozpierducha. Robię w końcu ten reset. Zrobię to akwarium pod oknem na ziemi ogrodowej i na glince i nie będę sypał żadnego grysiku, żadnego żwirku. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie jak to się będzie układać, te podłoże takie naturalne z ziemi ogrodowej, z Biedronki. Także biorę się do roboty. Nie tracę czasu, wyrywam roślinki. No i do dzieła. Film będzie w partach, żeby było wszystkie etapy mniej więcej po kolei, żeby było widać, jak to robiłem. No to biorę się. Hej. Dobra, odpaliłem jeszcze stary filtr Aquaela z gąbeczką. Rośliny powyrywane. No i chcę trochę przyfiltrować tu wodę, żeby tu coś było widać. I zaraz będę odławiać rybki. Jak odłowię rybki, to zaraz zajmę się całą resztą. I tak to wygląda. No to chwila przerwy teraz. Dobra, nie chce mi się za długo czekać. Biorę trochę tej wody. Przelewamy tutaj. Jeszcze tej wody weźmiemy. Łapiemy trochę rybek. Przelewamy tu do wiaderka. Parę godzin będę musiał więcej w tym wiaderku pobyć. No i odławiamy ryby. Nie? Tu się nam złapało. No, tam jest niepotrzebne. Sporo jest tych ryb, także taki reset to jest odpowiedzialna sprawa. No. I coś się na tą stronę złapało. No niestety. Hopsia. No, dobra, czysta siatka. I odławiamy. Odławiamy rybki. I zaraz się bierzemy za akwarium. To jest chwila, moment, to jest małe akwarium, się szybko ogarnie. No, ryb to jest sporo. Nie ma co. No i okej. Okay. Prawie wszystkie rybki już są odłowione tutaj. No niestety będą musiały sobie w tym wiaderku troszkę popływać. Tu jeszcze też coś tam pływa, no ale to z czasem, jak będę tutaj sobie pracował nad tym akwarium, to będę jeszcze odławiać. Założyłem, to jest akurat czyścik resuna, metalową końcówkę, z tym trzeba bardzo ostrożnie, bardzo skuteczne, ale bardzo łatwo porysować sobie szybę. Także to musi być bardzo nawodnione i trzeba bardzo uważać, żeby żadne ziarenko piasku nie podlazło między szybkę a tą blaszkę. No bo jak między tym polem roboczym będzie jakiś piasek, to masz ryskę na 100%. Także biorę się za szorowanie teraz. To już taka kosmetyka, a później już będziemy robić podłoże. Te rybki już są odłowione. Tak mi się wydaje. Biorę się za wyjmowanie ślimaków jeszcze z otoczków. No i już będę to zaraz do słoiczka powędruję. Z otoczek. I biorę się za zbieranie tego żwirku. Wyjmujemy wszystko z tego akwarium. Zaraz to zasypiemy ziemią ogrodową. I będzie moc. Dobra, jeszcze te zatoczki trochę powybieram. No, dobra, także ten. Kończymy. To wam powiem, ale trochę roślin wywaliłem z tego małego akwarium. Natomiast tutaj posadziłem same małe roślinki i ta roślina, co mi w 20 na stole nie chciała iść. To nie jest alternatera,
jakoś tam podobnie. I to, ten postegomon, czy jak on tam, ten czerwony, czy ten nużaniec, nie, naprawdę nie wiem. Wiem, że tutaj posadziłem języcznik, o tą taką chuniczynkę, coś tak fajnie ten pnie, i małego chęka. No i na małym chęku bym tutaj chciał właśnie ugruntować te akwarium, żeby taki trawnik był z mojego chęka. Jest tutaj ziemia ogrodowa, no i pod spodem jest trochę gliny. No i co, zalewamy. Bierzemy teraz talerzyk, żeby nie rozwalić tego dna, i pomału zalewamy. I tak to będzie teraz wyglądało. Zapełnimy całe akwarium. No. Także już po robocie. Najważniejsze zrobione. No. No i co? I zaraz puszczam ryby. Wlejemy jeszcze tu wodę z tymi rybkami. I tyle. No i dobra. Tak jak widać, rybki już sobie pływają. Ziemia ogrodowa się zachowała w ten sposób. Tu troszkę mi roślin wypłynęło. Ale to jest 1/5 tego. Taki jeden duży płat mi wypłynął. To się go posadzi jutro. Tutaj jak widać, to co z ziemi ogrodowej wypłynęło. Sporo tego już rękoma odłowiłem na samym początku. Ale ryby wpuszczałem wraz z napełnianiem akwarium, razem z tą wodą do tego wiaderka, także tu nic nie ma. Już rybki są u siebie. Teraz nakarmimy, bo po prostu już jest ta pora karmienia. Myślę, że jakoś szczególnie nie wpłynęło to na psychikę tych rybek. A tym bardziej na ich zdrowie to nie wpłynie. Jest sobie reset. Jutro już tu będę mógł sobie podokańczać. Uruchomimy filtr ten właściwy, co ma pracować. Na razie niech ten brudasek z grubsza przerobi. No i tyle. Tak sytuacja wygląda. Ryb jest sporo. Miałem tu trochę roboty z tym, kurczę. Nie sądziłem, że aż tak będzie ciężko to wszystko podławiać. No, ale jest satysfakcja. Jest zrobiony resecik. Restarcik. Reset to nie jest, tylko restart. Jutro to posadzimy z powrotem, jak już się tutaj przejrzysta woda zrobi. Generalnie będzie git. Robimy eksperyment w końcu. Zobaczymy, jak tu się będzie mulić teraz. Czy się będzie mulić, jak ja będę tutaj siatką odławiał te ryby. No chciałem właśnie sprawdzić, jak to będzie wyglądało bez żadnych kamuflaży, typu jakiś tam żwirek czy grysik. Żywa ziemia ogrodowa i glina i tyle. Hardcore. Ok, wszystko to będę w kupę łączyć, zrobię filmik, ale jeszcze bym chciał dołączyć chyba z jutra, jak to wygląda, gdzie już jest woda klarowna w miarę, bo to jest za świeżo. To akwarium zostało zalane, nie wiem, 30 minut temu. To tyle z tego parta. Pyk. Ok. Tak wygląda zbiorniczek po resecie, prawie doba czasu. Także filtr stary z roboty zrobił. Ja go już odłączam. Trochę mi tu zabryzgał. Dajemy lampę, tak jak powinno być. No i co? Ziemię widać. Większość roślinek mi się jednak wyrwała. No prawie ich nie sadziłem, tylko takie poukładałem. Także teraz mnie czeka sadzenie roślin. Wyjmę ten filtr. Filtr, podłączę ten filtr, doleję wody, może dam Greenichtio, nie wiem co z tej ziemi będzie wysadzać, i tyle. Jak widać, rybki się mają dobrze,
Żadna nie zdechła. I nie zapowiada się, żeby jakaś zdechła. Także jest sukces wstępnie. No i jak się okazało, pod sam koniec resetu przeżyłem jeszcze jedno zaskoczenie, czego się nie spodziewałem. Był to ruch wody po uruchomieniu tego filtra. Wszystko mi tu zawirowało. Zrobiła się totalna pralka. No i dno się uformowało już tak pod siebie, pod ten nurt. Także tutaj glinka została. Ziemia ogrodowa to jest taki, kurde, powiem wam, bardzo miękkie podłoże. To jest takie bagniste podłoże, gdzie bardzo ciężko cokolwiek posadzić. Ja tu się postarałem tego małego Henka poposadzać i to się trzyma. Tam z tyłu są większe rośliny. No jest zamulone, ale już chcę zakończyć ten film. To już na przeglądach normalnie będziemy sobie śledzić, jak jak ten akwarium sobie radzi. Dużo tu jeszcze takich drewnianych odpadków pływa, ale na razie tego nie wyławiam. Część na pewno namoknie i siądzie na dno. Niech sobie będzie. Zadowolony jestem z tego resetu, a na efekty będzie trzeba poczekać. Czy będą. Martwię się, że nawet jak się ładnie będzie rozwijać henio, to będzie go z czasem i się zakorzeni w tym bardzo miękkim podłożu, to będzie mógł się podrywać i będzie mi trawnik podrywało, ale jakoś to będę dociążać, czy jakimiś kamyczkami, czy jakoś z ceramiką. No będę reagować adekwatnie na to, co się będzie działo w miarę tego, jak to będę zauważać. No, tyłów na razie nie widać. Tutaj obstawiam roślinki trawnikowe. Jarek mnie w sumie namówił. No i mnie namówił. A jak mnie namówił, to znaczy, że stąd będę odławiać henka z akwarium na stole. I będę go efektywnie tutaj namnażać. A jeszcze pokażę, jak pracuje filterek, co tu się dzieje z wodą. No słuchajcie, to jest, nie wiem, 40, może godzina, 40 minut, może godzina od pierwszego uruchomienia. Także tu jeszcze wszystko jest zamulone. Jutro powinno być już ok. Trochę się zapcha filtr, to trochę odblokujemy na końcówce, żeby więcej tlenu dawało. Także wszystko jest do ogarnięcia, tylko trzeba obserwować. No i dotrwaliśmy do końca resetu. Minęła doba. Pralka. No myślę, że w większości to, bo niejednego to nie przekona taki stan rzeczy, ale ja jestem tutaj pełny optymizmu, bo to wszystko się musi ostać jeszcze. I tyle. Rośliny się muszą zakorzenić. Jak tutaj będzie tak zarośnięte jak tu, a na to liczę, no to nie ma co się przejmować podłożem, że jest jakieś tam delikatne i puchate takie. No. Tutaj jest dużo mniejsza powierzchnia od roślin do oświetlenia niż tu. Tutaj światło musi większą drogę pokonać. Dlatego tu jest mniej tego światła. Lampę jeszcze muszę wyczyścić. Ale na razie tafli wody nie czyszczę w nosie mam. No i tyle. Kończymy. Dzięki za oglądanie i cześć. I jeszcze coś. Jeszcze coś, co chciałem nagrać. Tu mam 3 ml Green Ichtio. Tutaj jest z 20 litrów wody. Trochę przedawkowuję Green Ichtio. Green Ichtio, poczytajcie sobie, do czego służy. Odkaża po prostu. W jakimś tam delikatnym stopniu w akwarium. On jest stosowany docelowo, jak jest ospa rybia, czyli te takie białe wypryski na rybach powstają. Na kula rzęska już są inne preparaty na ospę rybiu. No dobra,
Tyle. To cześć.